Włoska policja poszukuje czterech sprawców brutalnego ataku na dwoje polskich turystów na plaży w Rimini, gdzie 26-letnia kobieta została zgwałcona, a jej mąż pobity. Jak informują włoskie media, napastnikami byli prawdopodobnie młodzi cudzoziemcy. Dziennik Corriere della Sera pisze, że sprawcy mogą pochodzić z północnej Afryki. Policja ma pewność, że to wyjątkowo brutalna grupa, która prawdopodobnie była pod wpływem narkotyków i alkoholu. Włoskie służby powołały specjalną grupę zajmującą się sprawą pobicia polskiej pary. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych po przejściu huraganu Harvey przez Teksas. Władze zastrzegły, że bilans ofiar jest prowizoryczny i może wzrosnąć. Nie oszacowano jeszcze strat materialnych, ale wiadomo, że będą one olbrzymie. Huragan osłabł i przekształcił się we front burzowy. Wciąż jednak towarzyszą mu bardzo silne ulewy, które w wielu miejscach mogą pozostawić niemal metrową warstwę wody. Szczególnie narażone ze względu na położenie w zagłębieniu terenu jest Houston, 4 pod względem wielkości amerykańskie miasto, liczące ponad 2 miliony mieszkańców. Korea Północna kontynuuje produkcję materiałów rozszczepialnych na potrzeby programu jądrowego, wynika z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zdaniem ekspertów świadczyć ma o tym m.in. wzmożona aktywność wokół kompleksu atomowego w Yongbyon. Agencja ostrzegła północno-koreańskie władze, że rozwój programu jądrowego stanowi naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Do tej pory komunistyczna Północ przeprowadziła 5 prób jądrowych, w tym dwukrotnie w 2016 roku. W wieku 61 lat zmarł wybitny dziennikarz Grzegorz Miecugow. Przez lata zawodowej kariery związany był m.in. z Radiową Trójką, Telewizją Polską i TVN24. Grzegorz Miecugow pochodził z Krakowa, ukończył studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Deklarował z humorem, że nigdy nie chciał być dziennikarzem, a fakt podjęcia tego zawodu był dziełem przypadku. Przez ostatnich kilkanaście lat również uczył studentów dziennikarstwa.